Cześć, siema, witam Was, tu Szalony Kolekcjoner, witam Was w kolejnym odcinku otwierania nordyckiej edycji dedykowanej Champions League 2014-2015. Powiem tak, Nordika nigdy jeszcze nie robiłem na moim kanale, także jak na razie jestem bardzo, bardzo zadowolony. Jakoś to pudełko teraz patrzę, że po wieśniacku otworzyłem, albo jak mówi mój kolega, otwarłem. Otwarłem po wieśniacku pudełko, bo powinno być to tak zrobione. O, zobaczcie, jak to wygląda. O, tak albo tak, o. Dobra, niech będzie tak. Od razu lepiej. Od razu widzimy, z czym to się je. Mam jeszcze trochę saszetek, podzielimy to na 3. Nie chciałbym boksa dzielić na 17 części, ale z drugiej strony, no myślę, że 7, 8, 8 sztuk, jak otwieramy, to jest taka kura, która jest tak przyzwoicie z tego względu. No tutaj mamy 8, 2, 4, 6, 8, 2, 4, 6, 8, do 8 umiem liczyć, widzicie? Zrobimy tak, 7, 7, 7, 4 filmy jeszcze z tego będą niestety. Będę Was jeszcze gnębił 4 filmami. No trudno. Chyba dobrze policzyłem, co? 7? 7, czego piejesz? Dobra, nieważne, lecimy. Mamy Ibrę z przodu, szukamy Ibrę na Game Changerze. Będziemy mieli komplet game'ów. Mam nadzieję, że tym razem trafimy. Bessel. Tutaj mamy Gostka z Anderlechtu, trochę się zgarbił, ale fajnie. Ten też przyczajony, to chyba Szczęsny, tak, Szczęsny, poznajecie? Tak, to na pewno Szczęsny. Zobaczmy dalej, Godin, Diego Godin. Saszetka numer 2, powiem szczerze, że liczyłem na troszeczkę ciekawsze karty skandynawskie. Mam nadzieję, że to wejdzie jeszcze w tych unboxingach. No powiem szczerze, że widać, że... Ale zjecha, dobra, nieważne. Wiktor Fischer, zobaczcie. Lecimy dalej. Saszetka numer kolejna. Neuer. Neuer z tą taką charakterystyczną ręką. Spokój, panowie, damy radę. Damy radę. I nie dali z Polakami. Ibra, znowu na International Star. Niestety nie trafiamy Ibry na Game Changerze. Mam nadzieję, że w końcu słyszycie takie moje naturalne wow, że w końcu trafimy coś fajnego, coś skandynawskiego. Troszeczkę zwiechy. To już chyba 7 film, który lecę dzisiaj, ale jak już dosiadłem kamerę, to stwierdzę, że nagram. Poza tym nie mogę się oprzeć, no muszę to otworzyć, muszę zobaczyć, co tam trafiłem, nie? Dobra, Lima. Saszetka piąta. Na razie, no powiem szczerze, że szału nie ma. Tutaj będzie szał, tak mam nadzieję. Sporting. Srna. Zobaczcie. Yaya Touré. Lam. Oszukali mnie, kurna. Oszukali mnie. Miało być dobrze, a nie ma nic. Jak zwykle. Znowu mnie oszukali. Dobra, kolejna saszetka. Otwieramy. Patrzcie, mamy Yaya Touré, ale to nie ten. Co mi tutaj podsuwasz takich... Żylaków. Dobra, lecimy. Chelsea, mamy coś odwróconego. No mam nadzieję, że w końcu. Weltman. Grosskec. I tutaj trafiamy sobie. Gareta Bale'a. No nie, no pech. Normalnie pech. Gareth Bale. Idziesz na handel? Bale'a ci dam za Ronaldo. Wchodzisz? Dobra, żartowałem. Dam ci Bale'a za Ronaldo. I jeszcze dołożysz 2 dychy. Żartuję, dobra. Ostatnia, tego ci dam Bale'a z saszetki, chcesz? Słuchajcie, trafiliśmy Game Changera, ale nie tego, którego szukaliśmy. Kościelny. Silva, Thiago Silva. David Luiz. Terry na fansie. I zobaczcie, znowu nic. No nie, no masakra. Kończymy sobie ten unboxing. No, mam nadzieję, że w końcu odczarujemy tego boxa. Nie wiem, czy to trzecia, czy czwarta część już była. Trochę mi się już zapomina o tym wszystkim. No dobra, zapraszam już teraz na kolejny unboxing. Mamy jeszcze 3 do zrobienia z tą nordycką edycją. Mam nadzieję, że trafimy w końcu dabla nordyckiego. Albo chociaż coś innego. Dzięki jeszcze raz, na razie, cześć.